Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o gameplayu. Zobaczycie fragmenty z najnowszej odsłony FIFA 17, a także porozmawiamy o trybie Stormu, to moje pierwsze spostrzeżenia. Wiele ciekawych materiałów pojawi się w tym tygodniu na moim kanale, także warto zasubskrybować, moi drodzy, aby być na bieżąco z najnowszą odsłoną FIFA 17. A także zapraszam na kanały do Manu czy Weniego, gdzie również ujrzycie wiele ciekawych filmów związanych z FIFA 17. Jak wiecie, w ten weekend udałem się do Londynu na konferencję EA Play, gdzie mieliśmy właśnie przyjemność zobaczyć najnowsze odsłony Electronic Arts, to FIFA, Battlefield, Titanfall i tak dalej. Generalnie FIFA 17, już rozegraliśmy pierwsze spotkania, no i właśnie dzisiaj zobaczycie całą relację z tego wydarzenia, do której serdecznie zapraszam. Weni, Pelka Damian. Oczywiście to był troll, jak wiecie, Domano i Pelka Damian to dwie różne osoby. Seven presidents of European Union and you never vote for them. Widzieliście? Bo to jest ta kampania już przeciwko, znaczy za wystąpieniem Anglii z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii. Także ciekawostki ze strony Weniego. Aż Domano się zawstydził. Weni, jaki wynik stawiasz Polska, Irlandia? Z tego kawałka gry, który zdążyłem zobaczyć, powiedziałbym, że będzie 2-1 dla Polski. 2-1 dla Polski? Tak. Do Manu, jaki będzie wynik? 1-1. Do Manu mówi 1-1, ja mówię 1-0 dla Polski. Zobaczymy. Wszystko jest nagrane. Ten, co trafi, płaci. Nie. Za piwa. Ten, co nie trafi. Nie, bo dwóch będzie, co nie trafi. Ci, co nie trafią, piją karniaki. Nie. Ci, co nie trafią, a jak nikt nie złote trafi, myśli to Weniego? Nikt nie płaci. A jak ten, co trafi, to płaci. Weni bardziej się skupia na piciu niż na mecz. Chociaż nie wiem, czy to, co powiedziałem, nie było bez sensu. No, mogło być. Karny! Weni to jest absolutny Janusz polskiej piłki tutaj. Weni, jak oceniasz ten event na razie? Na razie mi się bardzo podoba. Tak? Szczególnie, że te łóżka są takie sprężyste. I że masz dwa. Masz jakieś znajomości w jej? No pytasz go. No jak widzicie, chyba mam. A jak twoje konto z Xboxa? Zablokowane niesłusznie. Niesłusznie. Drugi rok z rzędu. Moi drodzy, Domano jest w łazience. Czekam na jego wyjście. Sprawdźmy. I oto on! I oto on, przerażony. Właśnie, na vloga kręciłem, po Weni jechałem, a ty... Weniego jeszcze nie ma? Co? Nie ma, no. Żebym nie jechał po niczym, nie ma się go boję, bo to jest człowiek z mafii YouTube'owej. Tak? No nie? No kurde, jest. Dzisiaj się bardzo wiele złych rzeczy o nim dowiedzieliśmy. Na przykład? Nie będziemy o tym mówić jeszcze, ja myślę. Siemanko. Hej. Odwróć się. I to się szanuje. Eric Cantona, legenda! From Kraków! Mam nadzieję, że w przyszłej jakiejś edycji FIFA się pojawi ta postać, bo wiedziałbym na nią każde końce. Możliwe, że trafię w paczce za FIFA pońcy. Nie! Jesteśmy, dochodzimy do EA Play, moi drodzy, gdzie poznamy FIFA 17 i ten najnowszy silnik. Z nami jest oczywiście Domano. Proszę bardzo. A także Weni, podjarany najbardziej, jak nie wiadomo. Weni zjarany raczej. No zjarany czy podjarany, to już nikt nie wie dokładnie jego sytuacji. Osoba może dostać jeden bilet, ale nam się udało już zgarnąć więcej, także będziemy możliwość na pewno dłużej przetestować FIFA, dzięki czemu będziemy dłużej mogli pograć i na pewno dowiedzieć się czegoś więcej o tej grze. Natomiast na razie jest bez szału, powiem wam, pod względem tego, że raczej gameplayu wam nie nagramy, chyba że coś tam po cichaczu się uda. Udało się nagrać oczywiście, także kilka fragmentów z gameplayu zobaczycie w tym filmie.
i na pewno będę coś tam próbował nagrać. Ale czy coś się pokaże, to zobaczymy. Zobaczymy. Coś tam jeszcze jest negocjowane generalnie, żebyśmy mogli coś tam nagrać nieco więcej na swoje kanały, no ale nie mam pojęcia, czy to wypali. Because yes, it is a competition. So we'll make sure we got the atmosphere here. The only thing I can tell you, there's going to be moments where. Okej, moi drodzy, teraz generalnie fragmenty z gameplayu będą też wplatane tutaj w filmy przez najbliższe minuty, jednak nie będzie też tego sporo, bo wiadomo, że za wiele wrzucać po prostu nie możemy. Będzie tutaj też między innymi pokazane właśnie wejście Alexa Huntera, także zapraszam do oglądania. And just like you and every other kid that's grown up kicking about football, I've always dreamed of playing on the biggest stage for the best tactical minds in the game alongside the greatest names. Playing in the park with my mates, I've already pictured it. Taking flawless 50-yard passes from Beckham, sending in Messi with the perfect through ball, burying it in the top corner like Rooney. Now, I have the chance to make that dream my reality. To put on a Premier League shirt and maybe even one day step into the center circle of Wembley. Three lions on my chest. This is the start of my journey. Okej, moi drodzy, zacznijmy od trybu Storm Mode, czyli tryb, który absolutnie zaskoczył wszystkich i zapowiada się fenomenalnie. Po prostu grając pierwsze kilka minut, dosłownie mnie ciarki przychodziły, także naprawdę będzie ciekawie. Główny bohater, Alex Hunter, już gwiazdka na samym początku. Niestety nie możemy tutaj stworzyć własnej postaci, tylko możemy grać tym właśnie Alexem Hunterem. Myślałem, że jej nie zaskoczy nas czymś wielkim w tym sezonie, tak jak to w zeszłym miało miejsce z draftem. A tutaj takie coś, wielkie boom, znowu krok milowy zrobiony do przodu. I już mówię wam mniej więcej o co chodzi też w tym trybie. Grałem kilka minut, miałem przyjemność pograć w Storm Mode'a. Oczywiście tutaj wcielamy się w rolę Alexa Huntera, który podpisuje profesjonalny kontrakt z jednym z klubów z Premier League. Tutaj oczywiście Premier League, nie Barclays Premier League, bo już Barclays nie będzie sponsorem. Dlatego też wraca nazwa Premier League. Postać Alexa Huntera można absolutnie porównać z Rashfordem, który tak naprawdę dzień prędzej uczy się na sprawdzian z przyrki, a następnego dnia wchodzi, debiutuje, strzela bramki. I następnego dnia oczywiście jest na ustach wszystkich kibiców United. Jako że pograłem już kilka minut właśnie w tym trybie, to już wam mówię mniej więcej o co chodzi. Generalnie losy Alexa Huntera są całkowicie uzależnione od nas, od naszych wyborów, przy różnych wypowiedziach właśnie naszego zawodnika, tego Huntera, z trenerem, z kolegami, z kibicami, przy wywiadach. Generalnie mamy, słuchajcie, zazwyczaj do wyboru były trzy odpowiedzi i z reguły to wyglądało tak, że jedna odpowiedź jest jakaś taka pozytywna, którą powinniśmy powiedzieć, druga neutralna, a trzecia negatywna. Powiedzmy, porównajmy tutaj zachowanie do Balotelliego czy Ibrahimowicza, gdzie ci zawodnicy całkowicie są inni niż zwykły, normalny piłkarz. Tak właśnie może być z Alexem Hunterem i jaką rolę przyjmie Alex Hunter zależy tylko i wyłącznie od nas. Grając pierwsze minuty już tam było kilka wyborów, gdzie na przykład w szatni Alex Hunter rozmawiał z kolegami z szatni i na przykład wybrałem odpowiedź tą najbardziej negatywną i Alex Hunter chce przybić żółwika z jednymi z kolegów z szatni, a ci odsuwają się od niego, nie przybijając, i potem już Alex udaje się na mecz. Oczywiście zaczyna ten pierwszy mecz od ławki rezerwowych. W trakcie meczu podchodzi do niego asystent bodajże trenera, pyta się, czy chce Alex zagrać w tym spotkaniu. Jest aktualnie wynik 1-0, gdzie właśnie jego przyjaciel Walker właśnie strzelił bramkę, także jest tam wynik 1-0 dla United. Asystent pyta się, czy Alex chce wejść i my decydujemy o tym, czy Alex wchodzi, czy jeszcze nie jest gotowy, czy poczeka na następny mecz. Myślę, że warto też tutaj przybliżyć postać przyjaciela Huntera. W tym przypadku jest to Walker, nie Januzaj, jak wiele osób twierdziło, bo faktycznie no, trochę przypomina Januzaja. Natomiast Walker z liczbą na koszulce 32 jest to jego serdeczny przyjaciel. I tutaj to jest sytuacja jak w gol. Tam był Santiago Muniz i
Galvin Harris, bodajże tak, chyba tak. Jeżeli coś źle powiedziałam, to sorry. Natomiast jest tutaj też takie podobieństwo, jakby i jej trochę się tam wzorowało na tym właśnie filmie Goal. Mówiąc krótko, tryb Storm Mode. Absolutnie 11 na 10 jak dla mnie. I pierwsze co zrobię, to nie będę otwierał paczek, nie będę patrzył na tam, nie wiem, overall zawodników i tak dalej, tylko zagram w ten tryb. Także jeżeli chodzi o ten Storm Mode, to absolutnie wszystko na ten moment. Jestem mega ciekawy i nie mogę się doczekać już, kiedy będę mógł sterować właśnie Alexem Hunterem i podejmować te przeróżne decyzje na jego szczeblach kariery. Okej, moi drodzy, zacznijmy z gameplayem FIFA 17. Podczas konferencji w Londynie udało nam się zagrać kilka spotkań z Domanu, Venim i jakimiś tam Januszami. I podczas tych spotkań mogliśmy wnioskować już naprawdę wiele. Zacznijmy od stałych fragmentów gry. Rzuty rożne, szeroki wachlarz nowych możliwości, już nie do końca zagrania na krótko będą najbardziej opłacalne, tak jak to miało miejsce w FIFA 15 czy FIFA 16. Teraz EA wprowadziło nowe zmiany. Przede wszystkim mamy takie żółte kółeczko, którego czułość jest naprawdę niesamowita. Można porównać to z czułością kursora myszki, gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. I tak samo jest z tym kółeczkiem. Będzie potrzeba naprawdę sporo czasu, żeby to opanować, idealnie wkomponować w nasze przeróżne zagrania, które pozwolą nam zrobić przewagę nad naszymi rywalami. Ponadto przy rzutach rożnych w obronie prawym analogiem możemy zmieniać się na różnych naszych zawodników i w obrębie pola karnego przepychać się, zmieniać pozycję tymi zawodnikami w taki sposób, aby uniemożliwić naszemu rywalowi dogodną sytuację. Kolejna sprawa, rzuty z auto. Teraz możemy poruszać się zawodnikiem wzdłuż linii i naprawdę to też może zrobić niezłą przewagę. Jak pójdziemy szybko tam w jakimś kierunku, damy na wypuszczenie z tego trójkąta, czy tam Y, jak to woli, to wypuszczenie, to naprawdę też można zrobić niezłą różnicę. Kolejna sprawa, rzuty wolne, rzuty karne. Już jak będziemy stali na linią obrońcą, to nie do końca to będzie takie efektywne, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach FIFA. Też jest tutaj sporo zmian, nad którymi na pewno będziemy pracowali, aby stwarzać różnicę, której nie będzie w stanie powstrzymać nasz rywal. Czy w FIFA 17 będzie liczyło się tempo? Owszem, i to bardzo, przede wszystkim w ataku. Za momencik zobaczycie pewną akcję z gameplaya, która obrazuje to, co się będzie działo. I już pierwszy przykład, pierwsze spotkanie z Domanu, gdzie Cristiano Ronaldo tak uciekłem po prostu, że obrońca nie był w stanie zatrzymać tego napastnika. To samo potem Domanu. Zagrał piłkę do Aguero. Aguero tak się rozpędził, że żaden z obrońców nie miał absolutnie szansy. Czy mamy na obronie Ramosa, Boatenga, Alaba i tak dalej? Kompletnie każdy piłkarz nie był w stanie powstrzymać napastnika. Podejrzewam, że gdybyśmy dali Mertesackera na atak i byśmy poszli tamtym prawym analogiem, to także obrońca z drużyny przeciwnej miałby ogromny problem, żeby go zatrzymać. Także jeżeli chodzi o tempo, będzie miało duże znaczenie przede wszystkim w ataku i to musi być na pewno zminimalizowane przez EA. Myślę, że jak będą jakieś tam testy beta i tak dalej, to w jakimś stopniu EA to ograniczy, bo na ten moment wydaje mi się, że jest to zbyt OP, jeżeli chodzi o najbliższą edycję FIFA. Okej, teraz grafika. Naprawdę Frostbite daje różnicę i to widać na każdym elemencie. Widać dosłownie pod piłkarza spływający po policzkach, po czole wiele szczegółów. Zresztą widzieliście już na pewno porównania twarzy, powiedzmy, Edena Hazarda z 16, teraz 17. Po prostu wow, robi to niezłą różnicę. Ponadto poprawiona została też ta fizyczność. Mamy większą kontrolę nad odbiorem piłki, nad przepychaniem, nad zastawianiem. Kolejny aspekt, czyli system aktywnej inteligencji. Tutaj zawodnicy o wiele lepiej nam się wysuwają i słuchajcie teraz, jeżeli dajemy górną piłkę, muszę zobaczyć na padzie, LB z trójkątem, czyli ta górna piłka, tak zwane QW na klawiaturze, czy na PlayStation, to jest na padzie L1 z trójkątem. Te górne piłki wreszcie są o wiele lepsze niż to miało miejsce w przypadku FIFA 16. Tak samo wysunięcia są o wiele lepsze, o wiele dokładniejsze są podania, co ma naprawdę wielkie znaczenie, bo w FIFA 16 te podania były fatalne i na samym starcie widać różnicę. Podania lepsze, liczy się tempo, to jest taka jedna z tych najważniejszych, to są te najważniejsze informacje, które trzeba wam przekazać. Także ten system aktywnej inteligencji, to wysuwanie się tych zawodników, no, na plus. Natomiast jeżeli chodzi o obronę, no tutaj wyczuwam lekką wolcowatość. Już tam napisałem też, że David Luiz poprosił o usunięcie z FIFA, bo naprawdę to może być tragedia. Przede wszystkim pressing w obronie drugiego zawodnika powoduje, że robią się nam niesamowite dziury, przez co napastnik może z łatwością przedostać się pod nasze pole karne i zdobyć bramkę. No tym bardziej, że to tempo ma znaczenie.
to taki pressing może spowodować no, dwucyfrowe wyniki i to bez problemu, naprawdę. Kolejna nowość, czyli niskie strzały. Na pierwszy rzut oka bramkarze mieli z tym ogromny problem, więc prawdopodobnie na ten moment będzie to najskuteczniejsze w przypadku w sytuacjach sam na sam z bramkarzem. Ponadto, jeżeli mamy też wrzutkę, to możemy też kierować głową, posłać piłkę tam, gdzie chcemy, bo zazwyczaj strzelamy, ona idzie w jednym kierunku. A teraz też mieliśmy na to większy wpływ, tak właśnie jak grałem z tym jakimś tam Januszem, jak wam wspominałem, to w przypadku tego spotkania właśnie miałem jedną z tych wrzutek. Właśnie a propos tych wrzutek też wam coś powiem, bo zauważyłem już jedną zależność, która mi się nie za bardzo spodobała, ale a propos tej wrzutki, no to tutaj właśnie mogłem wykierować, gdzie chcę dokładnie uderzyć tym strzałem z główki. Właśnie piłka poszła na dół, bramkarz kompletnie nie miał szansy przy tej sytuacji. Jeżeli chodzi jeszcze o te wrzutki, no to zauważyłem pewną zależność, jeżeli idziemy na skos do linii, wrzucamy na długi słupek, bramkarz stoi w miejscu, nie reaguje, a nasz napastnik dobija właściwie do pustej bramki, także to mi się nie do końca podobało. Zresztą w FIFA 16 po pewnym patchu taka zależność też miała miejsce i myślę, że w FIFA 17 no, trzeba nad tym też popracować. I na sam koniec praca bramkarzy. Jest wielkie podobieństwo bramkarzy z FIFA 16 do FIFA 17, czyli znowu wzrost będzie miał znaczenie. Jeżeli uderzamy z dystansu, to niestety Navas, którym broniłem w dwóch spotkaniach, miał ogromne problemy z wybronieniem czegokolwiek zza pola karnego. Natomiast druga sytuacja, Neuer po drugiej stronie. Uderzamy z dystansu, Neuer pięknie wszystko bronił, także jest ta sama zależność co w FIFA 16. No i przede wszystkim jest ta jedna fatalna rzecz, która była też w 16, która mi się nie za bardzo podobała. Bramkarz Neuer broni doskonale wszystko, sytuacje stuprocentowe, a nagle broni, wypuszcza piłkę z rąk, dosłownie pod nogi napastnika, a my dobijamy do pustej bramki i 2-1. Tak właśnie strzeliłem bramkę Weniemu, gdzie jego Neuer bronił fenomenalnie przeróżne sytuacje stuprocentowe i tak dalej, ale w tej najważniejszej sytuacji wypuścił piłkę przed siebie, a my dobijamy do pustaka. Także no, jest pewna bolcowatość u bramkarzy i obrońców, ale miejmy nadzieję, że jej to naprawi i będzie ta wersja finalna o wiele lepsza w aspekcie obrony i bramkarza. Tutaj na koniec jeszcze widzicie zdjęcie ze Spencerem, powiem wam, że minął dokładnie rok, a on nadal mnie pamięta, a przede wszystkim wasz niesamowity doping podczas turnieju w Gfinity w Londynie, gdzie naprawdę tego się nie da opisać, ale doping klasa światowa, jak widzicie, bo nawet Spencer, który ma 1,5 miliona subskrypcji, nadal to pamięta, także jestem wam mega wdzięczny za to, co wtedy było i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się kiedyś na Gfinity i będziecie mogli mnie dopingować. Zresztą rozmawialiśmy właśnie ze Spencerem chwilkę i powiedział, że ktoś w końcu musi tego Huge Gorilla pokonać, no ale wiadomo, Huge Gorilla to trochę inny świat, ale kto wie, FIFA 17 na razie mi naprawdę pasuje, wygrałem każde spotkanie, jestem na tak, czego chcieć więcej. Okej, moi drodzy, tak wyglądał mój pokoik, właściwie jeszcze wygląda, ale za momencik już zawijamy na lotnisko i będziemy uciekali do Polski. Także generalnie event jak najbardziej na plus, tutaj nasze warunki też były całkiem niezłe, łóżeczko mega wygodne. Bluza, słuchajcie, też już gotowa na wyjazd. Także można powoli się zbierać, moi drodzy, co tu dużo mówić. Moi drodzy, podsumowując, event naprawdę na duży plus. Wiele się działo, wiele zobaczyliśmy. No i teraz wszystko przekażemy wam pewnie w najbliższych materiałach na naszych kanałach. Naprawdę myślę, że warto teraz subskrybować i obserwować na bieżąco nasze kanały Weniego Domanu. Czy też my gdzie dodamy sporo ciekawych informacji na temat najnowszej odsłony FIFA 17. I EA Sports po raz kolejny zaskoczyło, rok temu zaskoczyło z draftem, gdzie już wszyscy byli naprawdę w szoku z tym, co tam oni wymyślili. No i teraz kolejna sprawa, story mode w FIFA. Powiem wam, że grałem i naprawdę początek to już rewelacja, rewelacja wciąga strasznie. Już nie mogę się doczekać, żeby móc nagrać to na kanał, jakąś właśnie akcję z tym Hunterem. No ale o tym wszystkim będę wam opowiadał w najbliższych odcinkach, może już w tym zobaczymy. Także ostatni meldunek z hotelu Oscar United Siwiec, Boston, Massachusetts, Londyn, EA Play 2017. Pozdrawiam serdecznie i lecimy dalej. Yo. Niggas notice your highness, name ringing, still buzzing like my phone on silent. It's F, the best to ever grip a microphone, sipping by the styrofoam, love me or leave me alone.